Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was. Kryjcie się, pogarkamy! Ja nie cierpię Smurfu! Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać! To inni lasy, co się lubią bać! Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfu raz, przez ekran dziś zaprasza was! I telewizor włączcie dźwięk, podkręćcie i usiądźcie, zaczynamy nowy film! Smurfy. Co się stało? Uważaj, jak chodzisz, Ciamajda. Przepraszam, śpiochu, nie chciałem. Uwaga! Byłbym przez ciebie zepsuł moją maszynę do zbierania jagód. Coś ci powiem, pracusiu, śpioch spał i dlatego... Spałem. Myślisz, że można spać, kiedy ty jesteś w pobliżu? No, ale ja... Cześć, łasuch! Mam dla ciebie prezent! Dla mnie? Naprawdę? To niespodzianka! Cześć, ważniak! Słuchaj, no, Zgrywus, papa Smurf nie pochwaliłby tego. Jestem jego prawą ręką. Papa Smurf zawsze mówi, że... O, to wcale nie jest śmieszne ani trochę. Powiem mu, coś zrobił. Ciamajda, co ty wyprawiasz? No więc ja tego... Dobrze, dobrze, nieważne. Mam pilną sprawę do papy Smurfa. Ważniak, zaczekaj, ja wcale to nie chcący. Chcesz się... Nie cierpię Ciamajdów. Ale słowo daję, to niechcący. Wszystko jedno. Nikt mnie nie lubi. Nikt. Dodać pół kwaterki palonej sieny, 3 garstki listków sarsaparilli i to już wszystko. Teraz sprawdzimy, czy to smerfuje. Udało się! Nareszcie wysmerfiłem błyskawiczne kiełkowanie. Mam władzę nad kwiatami. Ojej, gdybym tak ja był czarodziejem, na pewno wszystkie smerfy by mnie lubiły. Wiem, już wiem. Muszę stać się taki jak papa Smurf. He, a więc tak. Najpierw szczyptę palonej sieny i kwasu smerfowego. Teraz trzeba wszystko podgrzać i... O rety, chyba coś mi się pokićkało, no cóż. W końcu papa Smurf zajmuje się magią od lat. A, gdyby tak się tego nauczyć. O. Hop, hop, papo Smurfie, gdzie jesteś? Tu jesteś, to dobrze. O co chodzi, mój chłopcze? Bardzo chciałbym zostać twoim uczniem. Jestem niezwykle utalentowany, jeśli chodzi o magię. Przykro mi, mój drogi, ale ważniak już nim jest. To i tak o jednego za dużo. Aha, trudno, szkoda. Ale ja chcę teraz czynić czary. Ojej, papa Smurf jest jeszcze w lesie. Zdążę zerknąć do jego magicznej księgi. A niech to. Spróbuję inaczej. Papy Smurfa nie ma, no to hop. Juhu! Muszę znaleźć księgę magiczną. Ciamajda. Cześć, dzień dobry. Co ty tu smurfujesz? Ja tego chciałem, no, przyszedłem właśnie, żeby posprzątać twoje laboratorium. Wspaniały pomysł, mój chłopcze. Proszę. Nie cierpię biegaczy. Bierzemy wody ze stawu, pewnie się już dobrze ustała. Miau.
księgi do domu. Chodź, krakie. O, Gargamel! Poczekaj, no. Pachnie tu szczęściem. Takim tycim, tyciutkim. Czuję zapach Smurfa. Ja też. No cóż, lepsza jedna kartka niż nic. Skąd się tu wzięła moja księga magiczna? Właśnie, skąd? Miałem nosa, był to jakiś paskudny, ohydny Smurf. Wiesz co, ten hultaj wyrwał kartkę z mojej księgi. Spotka go wielka niespodzianka, jak wypróbuje to zaklęcie. No więc tak, garstka parzących igiełek, pół kwaterki niegaszonego wapna i sześciotygodniowe jajo. Dobrze wymieszać i podgrzać na wolnym ogniu. Ojej! I co? Nic się nie dzieje. Dlaczego? Ojej! Potwór, smerfuj się, kto może! Orety, uciekajmy! Ratunku! Ratunku! Papo Smurfie! Papo Smurfie! Jamajda, co się stało? Och, sporządziłem magiczny wywar według księgi zaklęć, no i spójrz, co się stało. Jakiej księgi zaklęć? No tego, Gargamela. Gargamela? Mówiłem ci, żebyś tam nigdy nie chodził. No chodź, może coś razem wysmerfimy. A nie masz czegoś na tę łuskę? Muszę się jej pozbyć, papo Smurfie. Może to. Musimy wymyślić coś innego. Nic z tego, mój chłopcze. Żaden z moich napojów nie działa. Ojej, a więc do końca życia pozostanę już taki... To straszne. Ależ nie, znajdę na to jakiś sposób. Idź do domu, wkrótce cię zawołam. Mogę z wami zagrać? Nie cierpię potworów. Uciekajmy! 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 Nikt teraz nie chce się ze mną bawić. Nie będę czekał, aż papa Smurf mi pomoże. Muszę sam zacząć działać. Powiem ci, Majcie, że nie udało mi się wynaleźć mikstury, która by go odczarowała. Drogi papo Smurfie, i tak nikt mnie nie lubił, a teraz, kiedy jestem zielony i pokryty łuską, to już w ogóle idę do Gargamela po jakąś miksturę. Caluję Ciamajda. Szybko, szybko, trzeba ratować Ciamajdę. Może do Gargamela. Ojejku! I mam cię, ty podły mały złodziejaszku. Ale z ciebie brzydal. Klakier, wynoś się, wynoś. To kąsek nie dla ciebie. On jest wyłącznie mój. Nieładnie, nieładnie. Gargamel, nie waż go się tknąć, bo gorzko pożałujesz. Ta, te Smurfy! Złapię was wszystkie co na jednego, zobaczycie. Ciut-ciut krochmalu, ciut-ciut kleju, trochę gipsu. No już, Merudo! Dostanę was jeszcze co do jednego. Paskudne, Smurfy! Udało się! Paskudne, nie możecie, a właściwie to ja nie mogę się ruszać. Udało się! No i kto komu zrobił kawał? Nie cierpię Gargamela. Ojej, dziękuję wam! Teraz trzeba znaleźć zaklęcie, żeby Ciamajda znów był sobą. O, już jest. Są tu wszystkie potrzebne składniki z wyjątkiem trzech włosów z kociego ogona. Uwaga! Który z was na ochotnika wyrwie trzy włosy z kociego ogona? Z ogona klakiera. Na ochotnika? No, niby któryś z nas? No cóż, niby tego i... Chwileczkę! To wszystko stało się przeze mnie, a więc ja pójdę. Poczekaj, hej! Słuchaj, chętnie ci pomożemy, prawda? Bardzo chętnie! O, no pewnie. Naprawdę? Od czego są przyjaciele? Skota. Bądźcie ostrożni, a my tymczasem przyrządzimy resztę składników. Ten kocur musi być gdzieś tutaj. Tak? Ach, tylko w jeden sposób można go wywabić. Juhu! Klakier! Chodź, no tu koteczku, kici, kici! A teraz trzeba mu wyjść.
chłopcze. Musimy się pośpieszyć, Gargamel zaczyna się ruszać. Muszę skruszyć ten klej. Gotowe, a więc do dzieła. Ura! 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 Dłużej tego nie zniosę. Gdzie są licha te wstrętne, przebrzydłe smerfy? Nareszcie was mam? To ty? Jak widzisz, miau. To niesprawiedliwe. Jestem wielki i silny, a te szkaradne maluchy zawsze ze mną wygrywają. Zawsze.